Cześć kochani, mam dla Was kolejny fantastyczny pomysł na wakacyjny dzień. Tym razem zrobimy kredę lodową. Potrzebna nam będzie szklanka wody, szklanka mąki ziemniaczanej i kolorowe barwniki. Zaczynamy. W miseczce mieszamy wodę z mąką ziemniaczaną. Mam nadzieję, że pamiętacie tą masę. Wychodzi z niej ciecz nieniutonowska. Mówiliśmy już o niej w niejednym filmie. Staramy się jak najdokładniej wymieszać. Wkładać masę do foremek na lody. Możecie korzystać ze zwykłych kubeczków, wkładając patyczek do środka, patyczek kreatywny lub wykałaczkę, lub z gotowych foremek. Gdy masa jest już w foremkach, dodajemy barwnik spożywczy. Teraz wystarczy wszystko zatkać i umieścić na kilka godzin w zamrażalniku. Kreda udała się, po kilku godzinach jest już gotowa. Aby łatwiej wyciągnąć ją z foremki, zanurzcie na chwilę kubeczek w ciepłej wodzie. Wtedy bez problemu wyjmiecie patyczek. Jak widzicie, da się nią malować, po chwili zastyga i robi się kreda. Można też również tworzyć rysunki trójwymiarowe, gdy jest taka grubsza warstwa. Pamiętajcie, że jest to ciecz nieniutonowska, więc możecie ją zarówno wziąć w rękę, jak i malować i wtedy będzie Wam przeciekać przez palce. Miłej zabawy!